Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 36. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności, żeby sesja była prawomocna, żebyśmy mogli podejmować stosowne uchwały, musimy potwierdzić swoją obecność. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem. Pan Mirosław Gajek. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Pani Wioletta Konieczna. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Lądowski. Jestem obecny, witam serdecznie. Pan Paweł Litwin. Jestem obecny, dzień dobry. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Dzień dobry, jestem. Pani Marysia Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Dobry, jestem, witam wszystkich. Pan Przemysław Szelerski. Pan Werner Daniel. Jestem obecny, dzień dobry. Ja jestem obecny. Pan Piotr Wodyk. Jestem obecny, dzień dobry. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem, dzień dobry. I pani Agnieszka Zlik. Dzień dobry, jestem obecny. Na podstawie sprawdzenia obecności obecnych jest 14 radnych, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady 36. sesji Rady Miejskiej i podejmować stosowne uchwały. Bardzo serdecznie witam na obradach dzisiejszej sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam serdecznie zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa dyrektorów. Panią dyrektor POKiS-u, panią Annę Sznyter. Witam serdecznie panią dyrektor Biblioteki Publicznej w Polanowie, panią Bożenę Wróżczak. Dzień dobry, witam. I witam serdecznie panią dyrektor Miejską Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Halinę Serwycińską. Witam serdecznie. No i oczywiście witam was, koleżanki i koledzy. Otrzymaliście proponowany porządek obrad. Nie widzę żadnych uwag odnośnie zmian w porządku obrad, a więc będziemy obradować na podstawie tego przyjętego i otrzymanego porządku obrad 36. sesji Rady Miejskiej. Również nie otrzymałem żadnych innych informacji dotyczących protokołów z poprzednich sesji, to znaczy 34. i 35. Przyjmujemy te protokoły bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza Lipskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę pana burmistrza. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, sprawozdanie między sesjami. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Polanowie odbyła się 4 lutego, ale 17 lutego odbyliśmy sesję nadzwyczajną, gdzie rozmawialiśmy o budownictwie społecznym, podejmowaliśmy szereg uchwał do tego, aby na terenie Polanowa oraz przygotować się do budowy mieszkalnictwa i stworzyć warunki, aby nasi mieszkańcy mogli otrzymać docelowo mieszkania. Proszę państwa, chciałbym z tego miejsca podziękować Wysokiej Radzie za szybkie podjęcie uchwał w przedmiotowej sprawie, jednocześnie poinformować państwa, że zgodnie z podjętymi uchwałami kwota 3 miliony złotych na rozpoczęcie i udział w spółce, w której weszliśmy, zostały przelane na konto gminy i w tej chwili no, tutaj czekamy, aby te udziały w kwocie 3 milionów tutaj w budownictwie społecznym tutaj wykupić i wziąć w tego udział. Przypomnę, że ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa jest to nowy twór, nie jest to Mieszkanie Plus, które skończyło się niewypałem. Liczymy na to, że właśnie ta inicjatywa spotka się z wielkim uznaniem.
tutaj ministerstwa, tak, że uda nam się tutaj w Polanowie jeszcze w tej kadencji wybudować mieszkania. Szanowni Państwo, to w nawiązaniu do sesji nadzwyczajnej, ale myślę, że ważną rzeczą jest to, co wokół nas się dzieje. Najważniejsza rzecz, Państwo słuchacie informacje, które płyną w mediach. Również gmina Polanów, no niestety nie jest wyspą, nie uniknęła tutaj COVID-u. Również na terenie gminy daje się on nam mocno odczuć we znaki. Tutaj szczególnie Państwa informowaliśmy, dotyczących również pracy w urzędzie, że również paru pracowników naszego urzędu tutaj ta przypadłość dosięgnęła. Mamy w tej chwili paru pracowników, którzy tutaj chorują, również są stany, w których wymagały leczenia szpitalnego, gdzie pokojowego ta choroba tutaj nie, jak niektórzy sobie z niej żartują, że jej nie ma, że jest to wymysł, ona jest koło nas. I myślę, Szanowni Państwo, również naszej gminy, naszej miejscowości Polanów, mieliśmy przykre zdarzenia związane z tą chorobą, bo również są zgony z tytułu COVID-u. Czyli dbajmy mocno o siebie, o bliskich, stosujmy się do zalecanych rzeczy, ale również chcę powiedzieć Państwu, że nasz zespół opieki zdrowotnej w Polanowie w tych trudnych warunkach wziął również dodatkowe zadania na siebie, bo również dla swoich mieszkańców tutaj są wykonywane dodatkowe testy. Tych testów zostało wykonanych około 500. Można tutaj się zdiagnozować na miejscu. Nie trzeba byłoby jeździć, ale też również z informacji, które mam, również z naszego ZOZ-u chcą korzystać również pacjenci z innych gmin, z Koszalina, z Miastka, ze Sławna. Czyli w tym trudnym czasie te przychodnie naprawdę są oblegane, bo nieraz się słyszy, że trudno się dostać do lekarza. Tutaj te ułatwienia staramy się wspólnie z dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej, panem Markiem Stachowiczem, wprowadzać. Między innymi kontakt bezpośredni z przychodnią, została wymieniona i zamontowana nowoczesna centrala telefoniczna, tak aby tu pacjenci mogli się nasz zespół zdrowotny przypomnieć, również wykonywać szczepienia przeciwko COVID. Te szczepienia idą bardzo dobrze. To, co mamy do dyspozycji szczepionki, żadna nie została zmarnowana. A dodatkowo to, co mówiłem tutaj na wspólnych komisjach przed spotkaniem na sesji, informowałem Państwa, że również ZOS w tych trudnych czasach szuka dodatkowych zajęć w postaci pozyskania środków, bo również nasz zespół wyjazdowy świadczy usługi szczepienia covidowego w powiatach białogardzkim, powiecie kołobrzeskim, powiecie koszalińskim, powiecie sławieńskim. Te szczepienia odbywają się w wolne dni pracy naszej przychodni, czyli w soboty i niedzielę. I tutaj fajnie, że te dodatkowe źródła dochodu przez naszą przychodnię są wykorzystywane. Szanowni Państwo, również tutaj prowadzimy inwestycje, mimo tutaj trudnej sytuacji związanej z pandemią, to Państwo na pewno zauważyliście, że na ulicy Żwirowej trwa budowa ścieżki rowerowej, ona postępuje dobrze. Ja tutaj nie widzę żadnego zagrożenia. Przypomnę, że jest to ścieżka realizowana w ramach środków unijnych z 85% dofinansowaniem. Również, Szanowni Państwo, kończymy zagospodarowanie naszego basenu, tak zwanego Kacze w Polanowie. Tam trwają takie prace pielęgnacyjne, żeby ten projekt w jakiś sposób zakończyć, który realizowaliśmy w tamtym roku. Mamy również uzgodnioną dokumentację na rewitalizację rynku. To, co Państwa informowaliśmy, że jest to największa przeszkoda, żeby z tym rynkiem polanowskim ruszyć. Przygotowujemy
przygotowujemy się obecnie do przetargu. Myślę, że lada dzień, myślę, że tu po świętach powinniśmy ogłosić przetarg na realizację tej największej w ostatnim czasie inwestycji. Również to, co Państwo informowałem na wspólnych posiedzeniach komisji, przygotowujemy również wniosek do Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy szatni na naszym stadionie. Złożyliśmy również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na remont naszego Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Również złożyliśmy dwa wnioski na granty sołeckie, bo tylko takie można było złożyć. I tu chcę przypomnieć, że złożyliśmy grant na budowę placów zabaw w sołectwie Buszyno i w sołectwie Sowinko. Również w związku z licznymi zapytaniami sołtysów, ale również Państwa informowałem, że ten fundusz sołecki, który jest w dyspozycji Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu i można go uruchamiać, on jest w wysokości 50%, który mieliśmy w tamtym roku. Państwo tutaj te kwoty możecie się dowiedzieć bezpośrednio u pani dyrektor, pani Sznyter. Również mam dobrą informację, że na terenie gminy Polanów jedna z dróg wojewódzkich z miejscowości Jacinki do Polanowa, czyli ten odcinek, który był w tamtym roku wykonany z położeniem nowej nawierzchni, również będzie kontynuowany do wjazdu do Polanowskiego, do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do MOW-u. To cieszy, bo tutaj zapewnienie tutaj dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, że ta inwestycja będzie zrealizowana. Również, Szanowni Państwo, złożyliśmy wnioski w ramach Środkowo-Pomorskiej Grupy Działania i te wnioski zostały praktycznie całościowo przyjęte do realizacji. Czekamy na podpisanie umowy. Tutaj pan burmistrz Górniak tutaj z Państwem wiele rzeczy tutaj uzgadniał i myślę, że jest szansa na to, żebyśmy w tym roku część rzeczy wykonali. Myślę, że tutaj będzie informacja od pana burmistrza, ale również, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że również zgłaszają się do nas polskie sieci elektroenergetyczne dotyczące budowy sieci wysokiego napięcia z miejscowości Żydowo w kierunku Piły. To jest od stacji transformatorowej elektrowni na dole. I myślę, że tutaj będą konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa Żydowo. Jak to firma Polskie Sieci Elektroenergetyczne chce zrobić, trudno mi powiedzieć, ale takie dokumenty tutaj wpływają do gminy, jeżeli chodzi o dokonanie uzgodnień. Również to, co tutaj na wspólnej komisji Państwa informowałem, że przygotowujemy unijne inwestycje na następny nabór unijny, dlatego bardzo bym prosił, że jeżeli Państwo macie pomysły, to co w następnej perspektywie unijnej należałoby zrobić, to proszę, aby do dnia jutrzejszego napisać nam mailowo Wasze pomysły na realizację niektórych inwestycji na terenie naszej gminy. Również, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że otrzymuję tutaj sygnały od paru dni od rodziców i to mailowo i na Messengera, ale również otrzymałem dzisiaj z panem przewodniczącym również pismo od Rady Rodziców z przedszkola odnośnie tutaj naboru dzieci do przedszkola, bo sporo naszych najmłodszych mieszkańców się nie dostało. I tutaj dyskutowaliśmy na tym wspólnym posiedzeniu, bo tutaj część radnych również ten temat poruszała, że trzeba do tematu wrócić i stworzyć takie warunki, aby można było jak najwięcej tutaj najmłodszych mieszkańców naszej gminy przyjąć do przedszkola. Są jakieś tutaj na to pomysły. Dobrze, że ten nabór odbył się w marcu.
Tak, do miesiąca września mamy czas, aby to skrupulatnie tutaj przeanalizować i wyszukać najlepszej metody, aby jak najwięcej dzieci mogło do tego polonowskiego przedszkola uczęszczać. Tutaj jeszcze chciałbym, aby tutaj pewną rzecz, w dwóch rzeczach czy w trzech, tutaj pan burmistrz Górniak uzupełnił te wypowiedzi, bo pewne rzeczy właśnie tutaj on bezpośrednio pilotuje, panie przewodniczący, dlatego tutaj oddałbym głos panu burmistrzowi Górniakowi, między innymi tutaj na temat naboru między środkowo-pomorskiej grupy, tak, bo on się zakończył i myślę, że tutaj mamy też ciekawe rzeczy. To, co składaliśmy, to praktycznie wszystko zostało zaakceptowane. A jeszcze wspomnę odnośnie tego, że nasze wnioski odnośnie rewitalizacji miejscowości Chocimino, który składaliśmy, został przyjęty i to prawie kwota tam 20-18 tysięcy będzie można było wydać na tą miejscowość i tutaj dwa wnioski na ulicę Koszalińską w ramach rewitalizacji tego obszaru, o których tutaj składaliśmy. To tyle z mojej strony. Tak, i może tutaj oddać panu burmistrzowi Górniakowi. Bardzo, panie burmistrzu, bardzo proszę pana burmistrza Piotra Górniaka. Panie burmistrzu. Mikrofon. Mikrofon chyba tak, chyba. Jeszcze raz. Tak jest. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Pan burmistrz wspomniał o większości działań, które zostały tutaj już rozpoczęte, bądź już są jak gdyby przygotowane do dalszej realizacji. Tutaj w ramach tej lokalnej grupy działania te wszystkie zadania, wszystkie te place zabaw, ale nie tylko, już są zaklepane. W dniu wczorajszym zostały uzupełnione ostatnie dokumenty w Koszalinie, więc nie będzie problemu, żeby je zrealizować. Oczywiście w stosownym czasie po jeszcze opinii komisji będzie to przygotowane umowy. Również to, co było wspomniane wcześniej jeszcze na tę tak zwaną małą rewitalizację. Tak się składa, że złożyliśmy 3 wnioski. Były możliwość 2, ale liczyliśmy się z tym, że ktoś zrezygnuje i to był dobry kierunek, bo mamy, jak było już powiedziane, mamy na 3 te zadania zabezpieczone środki. Chciałbym na chwilę wrócić do rewitalizacji gminy, bo ten temat się dość długo ciągnie, ale to nie dlatego, że nie chcemy tego robić, tylko dlatego, że były sporo trudności, również spowodowane tym COVID-em, bo w gminie, nie tylko w gminie, jak pan burmistrz tu mówił, ale również w całej Polsce mamy kłopoty, więc nie ma możliwości spotkania się. Wszystko robi się online, drogą internetową, bądź też telefoniczną. Ale co najważniejsze, to mamy tak, konserwator zabytków, mamy pełną zgodę i zgodę Urzędu na Marszałkowskiego na realizację inwestycji. W tym momencie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Jest jedna ważna rzecz, mianowicie tak zwana klauzula społeczna, gdzie musimy to zachować, ale chcemy i musi być startować w tym przetargu instytucja, która spełnia te wymogi. Dobrze by było, żeby to w pierwszym przetargu znalazła się taka instytucja, która przejmie całość zadania i spełniać będzie wymogi tej klauzuli społecznej. W tym momencie sprawa jest prosta i tutaj, jak pan burmistrz wspomniał, myślę, że w połowie kwietnia zostanie to ogłoszone. W tej chwili przetarg na realizację. W tej chwili tutaj z mecenasami jeszcze uzgadniamy właśnie te elementy związane z tym takim specjalnym wymogiem. Oczywiście kwota, która jest na WPF-ie na przyjęta, jest to dużą kwotą, bo to jest 6,5 miliona złotych. Natomiast ta inwestycja będzie na pewno niższa, tak zakładamy, ale to wynik jest przetargu. Myślę, że tutaj jest tylko moje myślenie, około 5 milionów złotych, to jest ta kwota, która możemy się z tym liczyć. Co jeszcze jest jedna istotna rzecz, jak państwo na pewno widzieliście, trwają w części gminy Polanów budowa linii tak zwanego telekomunikacyjnych światłowodu. Jest to tam od strony Bukowa, Sowinka, Powidza, już robione, w tej chwili było w Jacinkach, przechodzi firma na Polanów, ale to jest inwestycja nie nasza, a
centralna w ramach internetu, w ramach internetu, szerzenia tego szybkiego internetu w Polsce. Sprawę odnośnie tego wszystkiego rozpoczął powiat, starostwo powiatowe, bo to idzie w większości wzdłuż dróg powiatowych. My natomiast chcemy, żeby objęło to całą gminę. Zapewnień, które mam dosłownie z dnia wczorajszego, ma być poszerzenie tych działań. Na razie to mamy około 400 punktów. Podstawową rzeczą to są szkoły. Wiem, że są podciągnięte, nie wszystkie jeszcze podłączone. W Żydowie to jest, ma być szkoła punktowo. Mówię szkoła, bo wcześniej to było robione pod szkołę, ale mam nadzieję, że to pod świetlicę wiejską również zostanie utrzymane. Natomiast pozostałe 350-360 numerów będzie ciągnięta linia światłowodowa tutaj, zwłaszcza w Polanowie w tej chwili. Kolejne etapy będą realizowane w późniejszym terminie, jak tylko będziemy wiedzieć, czy to jest możliwe, w jakim terminie i kiedy i jakie tereny obejmą. Na początku mieliśmy 25 miejscowości, teraz realizujemy je w około 15 miejscowościach, w tym Polanów. W tej chwili te prace są trochę przyspieszane, aczkolwiek ogólnie jest opóźnienie tej inwestycji. Niemniej jednak z tego, co słyszymy, inwestycje internetowe, szybkiego internetu, bo to o takim mówimy, będą kontynuowane, a już wiem, że w Powidzu trwają nawet zapisy na podłączenie do internetu. To tyle z takiej mojej krótkiego uzupełnienia. Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz tutaj, która powinna również Państwa zainteresować. Przygotowujemy się do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Temat, który budzi zawsze wiele emocji, bo dotyczy również odpłatności mieszkańców za te usługi. Jako gmina Polanów i Państwo głosowaliśmy przecież nad określeniem stawki. I ta stawka jest w gminie Polanów 30 zł. I Państwo na pewno oglądacie to, co się dzieje po naszych okolicach. Ostatnio informacja ze Szczecinka, z Kołobrzegu, z Białogardu. Ta stawka 30 zł to już nikogo nie dziwi. Po prostu te przetargi oszalały. Ustawodawca tak wprowadził pewne zmiany i nałożył pewne obowiązki zarówno na gminę, jak i również na podmioty, które mają te świadczyć, że to powoduje podnoszenie kosztów. A drugą rzeczą, no tutaj na terenie gminy Polanów, no rocznie produkujemy 350 kg na jednego mieszkańca. Dlatego tutaj też będziemy się zastanawiać wspólnie z Państwem, jaką metodę najlepiej zastosować, żeby ona była najbardziej sprawiedliwa. Bo tutaj w tym wachlarzu wyboru są różne sposoby, czy to od kapitacyjnie, gdzie od mieszkańca to by było najlepiej, ale Państwo doskonale wiecie, że każda gmina ma z tym problem, że w tych deklaracjach, które są podawane, no nie wszyscy wykazują, nie są uczciwi, zaniżają. Tak się odbywa to w całej Polsce i ci, którzy płacą, to płacą za tych, którzy nie zostali zgłoszeni. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy tutaj wspólnie dokonali weryfikacji tych zgłoszeń, tak miejscowość po miejscowości, i tutaj innej możliwości nie ma, chyba że będziemy wybierać inną metodę wyboru opłaty. Gminy tak stosują, bo przechodzą coraz częściej na pomiar wody i od metra sześciennego zużytej wody ustalają stawkę, która ma zbilansować. Ale to wszystko przed nami. Ja tylko tak informacyjnie chciałbym Państwu przedstawić, że nad tym pracujemy i byśmy musieli nad tym się mocno pochylić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ocena pracy Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Koleżanki i koledzy, obszerne informacje złożyli Państwo dyrektorowie odnośnie działalności poszczególnych tutaj placówek i również takie obszerne informacje złożyła Pani Dyrektor POKIS-u, Pani Anna Schnitter,
Dlatego też, jeżeli pani dyrektor chciałaby coś jeszcze uzupełnić do wystąpienia na komisji, na której uczestniczyli wszyscy radni, wszystkich komisji, to bardzo proszę o zabranie głosu. Ja dziękuję bardzo. Nie mam nic więcej do pytania. Ja się tylko zwrócę do koleżanek i kolegów. Czy są pytania dotyczące pracy Planowskiego Ośrodka Kultury i Sportu do pani dyrektor? Nie widzę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych o zabranie głosu i wydanie opinii. Dziękuję bardzo. Tutaj na wspólnym posiedzeniu komisji zapoznaliśmy się dokładnie ze sprawozdaniami. Były tam nam one też wcześniej przedstawione. Także opinia w sprawie oceny pracy Planowskiego Ośrodka Kultury i Sportu jest jak najbardziej pozytywna. Wszyscy członkowie komisji wydali opinię pozytywną. I to samo dotyczy funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanów. Tutaj mimo pandemii obie te placówki funkcjonują bardzo dobrze i spełniają swoją rolę. Także obie opinie były pozytywne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie. Również, tak jak mówiłem, pani dyrektor złożyła obszerną informację. Czy pani dyrektor jeszcze chciałaby zabrać głos i coś uzupełnić do wystąpienia na komisji? Nie, no myślę, że wszystko powiedziałam, także dziękuję. Ja również serdecznie dziękuję. Czy ktoś z koleżanek i kolegów jakieś zapytania ma dotyczące funkcjonowania i pracy biblioteki? Nie widzę. Opinię pani przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych otrzymaliśmy. Ja chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować państwu dyrektorom i pracownikom i POKiS-u, i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanów, dlatego że pracowaliśmy w tym okresie pandemii, bardzo trudnym i specyficznym okresie. Dlatego też chciałem w imieniu koleżanek i kolegów, wszystkich radnych, serdecznie podziękować wam za wkład pracy, bo rzeczywiście są te trudne takie czasy i wasz wysiłek skupia się ku temu, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć w jak najszerszych możliwościach dostęp do kultury i jak również biblioteki wszystkim mieszkańcom gminy i miasta Polanowa. Serdecznie dziękuję. Proszę przekazać również podziękowania swoim pracownikom. Sprawozdanie również otrzymaliśmy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok. Pani dyrektor, pani Halina Serwetyńska obszerną tą informację złożyła, ale ja jeszcze się zwrócę do pani dyrektor. Czy pani dyrektor coś chciał uzupełnić? Myślę, że powiedziałam wszystko, co powinnam była powiedzieć. Jeżeli macie państwo pytania, to służę. Tak, proszę bardzo. Czy są pytania do pani dyrektor? Nie widzę pytań. Również pani dyrektor, bardzo proszę podziękować. Na ręce pani składam podziękowania dla wszystkich pracowników, osobiście dla pani dyrektor za tą pracę w tym okresie takim trudnym, szczególnie dla wszystkich mieszkańców i nas w okresie pandemii. Dziękuję serdecznie. Ja mam tylko pytanie jeszcze odnośnie pozyskiwania dawania pomysłów na pozyskiwanie środków unijnych. Powiedziane było, że do jutra przesłać na maila. Ja bym chciała wiedzieć, na którego maila i do której godziny te pomysły. Może to pan burmistrz się ustosunkuje w końcowej tej albo panie burmistrzu, czy teraz? Znaczy od razu, szanowni państwo, na urzędowego maila, czyli na gminę. Tak, najszybciej jak można to zrobić do godziny 12 bym prosił, żebyśmy mogli to zrobić zbiorówkę, tak, bo tych pomysłów na pewno będzie dużo. My tutaj odkurzamy te wszystkie nasze pomysły, które do tej pory nie były zrealizowane. Zobaczymy, no to jest dokument, czy to nasze pobożne życzenia, które chcemy ująć, żeby później nam nie powiedziano, że tutaj nie zgłosiliśmy, dlatego nie możemy skorzystać. Tak, myślę, że takie pomysły państwa, to co widzicie i chcielibyście zrealizować, myślę, że warto by było to nam przesłać.
Mówimy tutaj o zadaniach inwestycyjnych. Rozumiem. Tak, dziękuję bardzo. Koleżanki i koledzy, płynęła jedna interpelacja pana radnego, pana Piotra Wodyka. Zwracam się z prośbą o wyremontowanie schodów i podjazdu prowadzących z ulicy Partyzanckiej na ulicę Mariańskiej Wzgórze. Schody i podjazd są w fatalnym stanie, mimo iż już były wielokrotnie naprawiane. Proszę również o uporządkowanie terenu przy schodach, wycięcie zakrzewień i posprzątanie w ich obrębie. Podpisał pan radny, pan Piotr Wodyk. Tu mam dołączoną fotografię, rzeczywiście tu jest ten widok tej skarpy na osiedle Mariańskie Wzgórze. I przystępujemy, koleżanki i koledzy, już do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 36, łamane przez 229 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. Czy pan burmistrz szeroko omówił problematykę projektu uchwał dotyczących tych uchwał, które będziemy dzisiaj głosować, ale zwracam się jeszcze do koleżanek i kolegów, czy są pytania dotyczące projektów uchwał i do pana burmistrza o wyjaśnienie? Nie słyszę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu o wydanie opinii. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje następujące uchwały nr 36, łamane 222, łamane 21 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. Uchwały nr 36, łamane 230, łamane 21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2027-2030. I uchwały nr 36, łamane 231, łamane 21 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sobie. Wszystkie opinie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parczyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zylik. Jestem za. W wyniku głosowania 14 radnych było za przyjęciem uchwały bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nr 36, łamane przez 230 z 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2021-2030. To są pytania dotyczące projektu uchwały. Opinie już usłyszeliśmy. Nie widzę pytań, nie słyszę pytań. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Janusz Parszyński. Krzysztof. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Za. Jestem, pan Przemysław Szelerski, przepraszam. Tak, jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zylik. Jestem za. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 36, łamane przez 231 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących Fundusz Sołecki. Nie słyszę pytań. Opinia pan przewodniczący już powiedział. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za.
Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 36, łamane przez 232 2021 roku w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno-Administracyjno-Oświaty w Polanowie oraz zmiany jej statutu. Też to było mówione na komisji. Nie słyszę pytań. Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Za. Pan Przemysław Szelerski. Za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W wyniku głosowania głosowało 14 radnych. Jeszcze jeden. Tak. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 36, mamy przez 233/2021 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanów na rok 2021. Czy są pytania dotyczące tego projektu? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa, pana Jerzego Landowskiego o wydanie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Komisja w dniu dzisiejszym opiniowała wyżej wymienioną uchwałę i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Głosowało 14 radnych. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Koleżanki i koledzy, szanowni goście, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszych obradach. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu. Dziękuję zastępcy burmistrza pana Grzegorzowi Górniakowi. Dziękuję państwu dyrektorom, pani dyrektor, pani Annie Schnyder, pani dyrektor Bożenie Wróżczak i pani dyrektor, pani Halinie Serwycińskiej. Dziękuję serdecznie pani Kamili za obsługę i panu Krzysztofowi. Dziękuję panu koleżanki i koledzy za uczestniczenie i efektywną pracę na dzisiejszej sesji. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek 36. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Obrady sesji naszej uważam za zamknięte. Dziękuję państwu. Życzę dużo zdrowia i wesołych świąt. Jeszcze chciałbym złożyć życzenia dla koleżanek i kolegów, dla panów burmistrzów, państwa dyrektorów.
wesołych, szczęśliwych świąt wielkanocnych, obfitego dyngusa, bogatego zająca i dużo, dużo zdrowia dla Was i dla Waszych najbliższych. Dziękuję bardzo.